Znały się ponad trzy dekady, razem występowały na scenie, ale nigdy się nie pokłóciły. Teresa bardzo tęskni za Zosią. W naszym zawodzie nieustannie się walczy albo obmyśla strategię tej walki, stwierdziła kiedyś Zofia Czerwińska, 85L. A jednak znajomość zmarłej niedawno aktorki z Teresą Lipowską, 81L. Przeczyła tym słowom. Reklama poznały się w połowie lat 80. Gdy Lipowska dołączyła do zespołu teatru Serena, w którym Czerwińska występowała już od dłuższego czasu. Od tej pory wielokrotnie były obsadzane w tych samych przedstawieniach, ale nigdy nie pokłóciły się o rolę, piosenkę, monolog kabaretowy, ani o to, która dostała większe brawa. Różnica wieku między nimi była niewielka, dlatego dobrze się rozumiały. Zosia grała swoje role, a ja swoje. Nie wchodziłyśmy sobie w drogę. Szanowałyśmy własną pracę i siebie nawzajem, nasze postawy i wybory życiowe. Na pewno nie konkurowałyśmy ze sobą, bo nie było takiej potrzeby. Łączyło nas podobne spojrzenie na wiele spraw, nie tylko zawodowych, powiedziała na żywo Teresa Lipowska. Kiedy w 2013 roku po wielu latach ponownie zagrały wspólnie na scenie teatru Serena w spektaklu jesienne manewry poprosiły o przydzielenie im tej samej garderoby. Chciałyśmy przebywać razem, oczekując na wejście na scenę. Zawsze. Miałyśmy o czym rozmawiać, choć rozumiałyśmy się też bez słów, wspominała Teresa. Dwa lata temu Zosia zadzwoniła do niej na wiosnę z propozycją wycieczki do Ziemi Świętej. Sprawiła mi tym wielką radość. Chociaż podróż była bardzo męcząca, ani przez chwilę nie żałowałam tego wyjazdu. Jestem Zosi za to bardzo wdzięczna, przyznaję, Lipowska. I nie kryje, że dziś bardzo brakuje jej przyjaciółki. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd,